Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Myślę, że nie jeden i nie jedna z nas zadawało sobie, podejrzewam często w życiu, to pytanie, jaki właściwie jest Bóg? Czego możemy się po Nim spodziewać? Czego On od nas chce? Czego dla nas pragnie? Albo inaczej, jaka jest Jego wola w stosunku do mnie osobiście, w stosunku do człowieka? I myślę, że ta Ewangelia wprowadza nam dużo światła i daje odpowiedź, oczywiście niepełną, bo Bóg nie byłby Bogiem, gdyby od razu nam odpowiedział na to wszystko, bo pewnie też nie potrafilibyśmy tego i przyjąć, i przetrawić, i przeżyć. Ale Chrystus, który objawił Boga jako człowiek w sposób najpełniejszy, mówi nam, że nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych, żeby ktokolwiek z nas zginął. Bóg na pewno tego nie chce dla nas. Bóg pragnie dla każdego z nas wyłącznie dobra. Bóg pragnie dawać samego siebie jako miłość. I pragnie i zawsze daje nam to poczucie i zawsze mówi to w słowach, że ja Cię kocham, człowieku. Że ja chcę z Tobą być. Że ja chcę mieć z Tobą relację, ponieważ jesteś dla mnie cenny. I to pytanie o Boga w naszym życiu, które tutaj próbowałem rozdrobnić na początku na różnego rodzaju te szczegółowe pytania, myślę, że zawierają się właśnie w tej odpowiedzi. Po części oczywiście, ale to jest dobra nowina na dzisiaj. Jaki jest Bóg w stosunku do mnie? Czego ja się mogę po Nim spodziewać? Ano tego, że Jemu na mnie zależy. I po to Bóg stał się człowiekiem, żeby mi o tym w sposób najpełniejszy z możliwych powiedzieć. Od przyjścia w skrajnym ubóstwie, aż po skrajnie uniżoną śmierć na krzyżu. Jeśli to zrozumiem, jeśli to przeżyję, to moja wiara, mogę powiedzieć, będzie stawała się coraz dojrzalsza. Druga myśl, którą jakoś sobie i Wam chcę zostawić, że ten obraz, który przynosi nam Chrystus dzisiaj, pasterza, który szuka owiec zagubionych, wyraża też prawdę o mnie jako o człowieku. To jest fragment mateuszowy, a Łukasz z kolei kreśli nam szerszy kontekst, w których Jezus powiedział te słowa. On to powiedział podczas uczty z faryzeuszem, który zaprosił go na posiłek, a inni wokół mówili, kim on jest, dlaczego on przychodzi do faryzeusza na posiłek. Gdyby wiedział, kim jest ten człowiek, wówczas na pewno by z nim nie jadł, mówili. A Chrystus wtedy im mówi te słowa. I ta prawda o mnie to jest ta, że jestem jedną z tych 99 owiec, które się bezpiecznie pasą na pastwisku, przy których jest Chrystus, ale też w całej złożoności naszego życia możemy powiedzieć, że jestem też
tą owcą, która ma możliwość się zgubić i która ma możliwość odejść od stada, i często jest to naszym doświadczeniem, powiedzmy szczerze, moim na pewno, i która potrzebuje pomocy, potrzebuje tego, kto ją weźmie na ramiona i przyprowadzi. Potrzebuje odnalezienia. I zobaczcie, że Chrystus mówi to nie tylko o tym celniku, który go zaprosił na ten posiłek, na tą kolację, ale mówi to przede wszystkim o tych faryzeuszach, którzy nie widzą, którzy gdzieś są zaślepieni w swoją doskonałość i wytykają i Chrystusowi, i temu celnikowi pośrednio to, że dokonało się de facto przebaczenie, dokonało się nawrócenie. Oni nie mogą troszeczkę tego zdzierżyć. I ta postawa często też jest w moim sercu, niestety. I z tej postawy Chrystus mnie wyrywa. Bardzo dużo dało mi przebywanie ze wspólnotami dwunastokrokowymi. Są wspólnoty uzależnionych, którzy na drodze 12 kroków pozwalają, żeby Bóg do nich przyszedł, którzy poprzez te 12 kroków odzyskują wolność. To są alkoholicy, to są narkomani. Ja miałem tę łaskę współpracować i głosić także do seksoholików uzależnionych od seksu w różnej formie. I z tych 12 kroków nauczyłem się właśnie tej postawy, że uznaję to, że jestem człowiekiem potrzebującym pomocy. Uznaję to, że Chrystus chce mnie wziąć na swoje ramiona. Uznaję to, że Bóg jest i że Bóg chce mi pomóc i że ostatecznie On jako jedyny może mi pomóc, jeśli tylko Mu na to pozwolę. I trzeci krok mówi o tym, że Mu zaufałem, że powierzyłem Mu całe swoje życie bezgranicznie. Że On może mnie uzdrowić. W tych trzech pierwszych podstawowych krokach, które są taką absolutnym fundamentem zdrowienia, dopiero później rozbija się to na szczegółowe rzeczy, na uznanie swojego grzechu, na oddanie go, ale te pierwsze trzy podstawowe kroki, których nauczyłem się od wspólnoty SA, to jest właśnie ta Ewangelia. To jest właśnie to, żeby pozwolić Bogu na moje nawrócenie. Owszem, w pewnym rejonie mojego życia jestem jak ta owca, która jest bezpieczna, która pasie się przy Bogu, ale są też takie rejony mojego serca, że potrzebuję pomocy, potrzebuję uzdrowienia. I to jest dobra nowina na dzisiaj. Że Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas zginął i że chce nam w tym pomóc. Po to stał się człowiekiem, po to doświadczył w całej pełni naszego człowieczeństwa, aby nie zostawić nas samotnych i aby być z nami. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wczoraj mówiłem o znaku krzyża, który nas spotyka, który jest dla nas darem już przy wejściu do świątyni, że nas prostuje, że właśnie wiemy, gdzie jest pion, gdzie jest poziom. A później, jak jeszcze doświadczymy tego właśnie wyzwolenia z grzechu,
i otrzymamy błogosławieństwo, również w znaku krzyża to idziemy, żeby ludziom błogosławić, żeby ich prostować, właśnie czyniąc ten pionowy ruch poziomy, czyli ten znak krzyża. Może komuś z was udało się komuś wczoraj pobłogosławić. To błogosławieństwo, które otrzymujemy od Boga w tym znaku, możemy przekazywać dalej. Ale czasami rzeczywiście trzeba pójść daleko, zejść z tych swoich wyżyn życia, tam gdzie my żyjemy. Staramy się żyć jak najlepiej, czyli coraz wyżej się wspinać. Stawiać sobie coraz większe wymagania, żeby się rozwijać. No i może też to być jeden z powodów, dlaczego tak trudno nam zejść znów w dół, po tych, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego błogosławieństwa. Ale dzisiejsza Ewangelia natychmiast po tym, jak Pan Bóg chciał nas wywyższyć, jak nam służy, pomaga w tym, żebyśmy byli jak najwyżej, posyła nas tam, gdzie potrzeba Jego obecności, Jego błogosławieństwa, właśnie Jego znaku, który prostuje życie. Pamiętam taką historię sprzed 2 lat. Nie wiem, czy macie taki zwyczaj, żeby na początku jakiegoś okresu, czy to będzie Adwent, czy Wielki Post, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy jakiś inny okres w naszym życiu, który jest dla nas ważny, znaczący, przygotowanie do czegoś, może to do ślubu, może do zmiany pracy, może to właśnie już zmieniłem pracę i próbuję, prawda, jakoś sobie z tym poradzić, potrzebuję światła i proszę o słowo Pana Boga. Mówię, modlę się, Panie Boże, daj mi słowo, czyli Twoje światło na to, co teraz się dzieje w moim życiu. I pamiętam 2 lata temu, jak poprosiłem na początek Wielkiego Postu o takie słowo. I dostałem właśnie to słowo o zagubionej owcy. Przeżyłem te 40 dni Wielkiego Postu i nigdzie nie zobaczyłem żadnej zagubionej owcy. Mówię, chyba pomyliłem się. Coś źle to przeczytałem, albo nie wiem. Już zaśpiewaliśmy z braćmi jucznie w Wielką Sobotę. Poszliśmy, a raczej wjechaliśmy windą, bo u nas w Łodzi mieszkamy w kamienicy, więc jeździmy windą. Wjechałem na 3. piętro, a przybiega Adam i mówi, tam takie małżeństwo na ciebie czeka na dole. Więc ja zjechałem, oni mówią, musi ojciec z nami jechać, bo nasz sąsiad umiera. No więc ja wziąłem co potrzebne księdzu i pojechałem. Wchodzimy do tego mieszkania po drugiej stronie Łodzi. Jak ten pan, który leżał w łóżku, mnie zobaczył, nagle mówi stop! I do nich mówi, pospieszyliście się. Przyjąć ostatnie namaszczenie, to by było dla mnie psychicznie zbyt ciężkie. Do mnie się zwraca, mówi, ksiądz rozumie, byłoby dla mnie psychicznie zbyt ciężkie. Ja mówię, oczywiście staram się rozumieć, zbyt ciężkie. Ale rozumie ksiądz, zbyt ciężkie. Mówię, staram się rozumieć, zbyt ciężkie. No. No i taka niezręczna cisza. No rozumiem, że namaszczenie zbyt ciężkie, ale jak już tu jesteśmy, to może byśmy po prostu pogadali, a pogadać możemy. No i patrzę na ścianie jakieś zdjęcie, stary mówi, a co to za zdjęcie, a to ze Lwowa, rodzina, to stryj, to babcia, to dziadek. Coś tam opowiadamy, a ja coś tam dopytuję, on opowiada, super. On mówi, jak mi się świetnie z księdzem gada. Ja mówię, jak tak nam się świetnie gada, to rozumiem, namaszczenie zbyt ciężkie, ale może by się pan wyspowiadał. A on mówi, ale wtedy dzwonek do drzwi.
on mówi do mnie, niech ksiądz zawoła tego Mariusza, co księdza przywiózł. No to ja zawołałem, a on mówi, Mariusz, przyszła ta pielęgniarka, niech ona idzie w cholerę, bo ksiądz mówi, żeby mnie wyspowiadał. No to Mariusz poszedł, mówi do mnie tak, a niech mi ksiądz powie, dlaczego ja jestem wierzący, niepraktykujący. Ja sobie myślę, to chyba ja powinienem zapytać o to. Ale mówię, widocznie czegoś w życiu brakło. A on mówi, rzeczywiście, czegoś w życiu brakło, ale w sumie, jak wsiadam do pociągu, to się zawsze żegnam. Nawet moja żona się ze mnie śmieje, że ja taki niewierzący, a tak się żegnam. A ja mówię, to praktykujący. A on mówi, rzeczywiście, odrobinę praktykujący. Niech mi ksiądz pomoże się wyspowiadać. No to ja mu pomogłem. Między nami mówiąc, nie był ponad 70 lat u spowiedzi. Jak go wyspowiadałem, on wyciąga język. Ja mówię, mam Pana Jezusa. Udzieliłem mu komunii, a on mówi, a może ja bym jednak przyjął to namaszczenie. A ja mówię, a niezbyt ciężkie? A on mówi, już chyba nie. Ja mówię, wie pan, jeszcze panu mogę powiedzieć, że nam w ogóle teraz zakazują mówić ostatnie namaszczenie, bo to nie jest ostatnie namaszczenie, tylko namaszczenie chorych. I namaszczenie chorych można przyjąć wiele razy. Ja mówię, też przyjąłem już dwa razy, bo miałem dwie operacje i zawsze przed operacją szedłem do księdza, prosiłem, żeby mnie namaścił, żeby się dobrze wszystko leczyło, goiło i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę? Naprawdę. To ja przyjmę. Namaściłem go, zaczęliśmy się tak śmiać, że przyszła i jego żona, i to małżeństwo, co mnie przywiozło, a nawet ta pielęgniarka, która ostatecznie nie poszła. Tak to czasami bywa w naszym życiu, że nawet jak Pan Bóg nas szuka, to my wcale nie jesteśmy tacy bardzo chętni do tego, żeby nas znalazł. Nawet jak wołamy, przyjdź Panie Jezu, Maranata, to tak nie do końca tego byśmy chcieli, żeby On tak przyszedł. I czasami mówimy Mu stop, za wcześnie, za wcześnie. Ale Pan Bóg ma tyle do nas cierpliwości i sposobów, że mi te rogi, które są w tych zaroślach poplątane, tam powyplątuje, że potem na końcu, jak ja już jestem wolny, już mam te rogi swoje wyplątane z tych krzaków, to się razem z Panem Bogiem możemy śmiać. Także wszyscy z innych pokojów i kuchni przyjdą, żeby razem z nami się cieszyć i żeby patrzeć, co tu się właściwie stało. Tak naprawdę o tym jest ta historia o zgubionej owce. Po co my przyjmujemy znak krzyża? Po co my dziedziczymy błogosławieństwo? No właśnie po to, żeby być do Pana Boga podobni. Żeby z tym błogosławieństwem iść do innych. Może nawet tych, którzy nie wiedzą, że Pana Boga bardzo potrzebują. Może nawet stawiają opór, mówią właśnie stop, za wcześnie. Ale jak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian w 13 rozdziale, miłość jest cierpliwa. I cierpliwie odplątuje te nasze rogi z tych zarośli. To jest zaproszenie dla każdego z nas, również takie zaproszenie adwentowe. Czekanie na przyjście Pana Jezusa wcale nie oznacza, że mamy być bierni, że mamy stać tylko i czekać.
Adwentowe czekanie jest czynne, jest szukające, jest proszące, jest kołatające do drzwi. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu Pan Bóg otworzy. To jest dobra nowina, z którą chcemy Was dzisiaj posłać. Weźcie to, co Pan Bóg ma dla Was. Przede wszystkim wdzięczność, że każdego, jak tu jesteśmy, jakoś odnalazł. I pozwólmy Mu się posłać do tych, których jeszcze On potrzebuje odnaleźć. My, księża, wszędzie nie dotrzemy, ale nie tylko my jesteśmy posłani. Każdy, każda z Was, jeśli przyjęliście znak krzyża i Boże błogosławieństwo, jesteście posłani do tych, którzy poginęli. Zejdźcie z tych swoich wyżyn tam, gdzie ktoś potrzebuje Bożego miłosierdzia. Wtedy również wasze serce się rozraduje i ucieszy. To jest niesłychana satysfakcja. Tak spełniło się to słowo, które ja dostałem. Pozostaje nam tylko życzyć, żeby wam również spełniło się słowo, które na ten czas otrzymacie. Amen.